Być może zastanawiasz się, dlaczego ćwiczenia, które wykonujesz na rwę kulszową, nie przynoszą ci ulgi, a wręcz przeciwnie, szkodzą. Odpowiedź jest prosta. Ponieważ osoba chora, a szczególnie ta z rwą kulszową, ma inne wzorce ruchowe i zupełnie inaczej wykonuje ćwiczenia, aniżeli osoba zdrowa. Pokażę ci to na prostym przykładzie chodu, żebyś to lepiej zrozumiał. Popatrz. Osoba zdrowa chodzi prosto, mniej więcej tak. Natomiast osoba chora wyczynia najprzeróżniejsze ruchy, które nie mają nic wspólnego z chodem. I teraz, jak osoba pokrzywiona w taki sposób może normalnie wykonać ćwiczenie? Ona tego nie jest w stanie zrobić, a wszyscy, jak Polska długa i szeroka, pokazują im ćwiczenia dla osób zdrowych. Pełna perfekcja, pełna profesja, a efekt żaden. Ja natomiast każdej osobie dostosowuję indywidualnie ćwiczenia takie, jakie ona jest w stanie zrobić. I na tym polega różnica. Wiedziałeś o tym? Jeżeli chcesz po więcej tego typu informacji, to zapraszam na kolejne filmy i na mój kanał YouTube Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją.